Paparara, siostrzara. Cześć wszystkim, z tej strony Plaga. Zaczynamy kolejny odcinek z Dark and Darker. Wraca nasz łotrzyk, tylko w innym wydaniu, bo ma 12 level i nie ma żadnego sprzętu. Bo ostatnio trochę przegrałem z 2 mecze, więc straciłem cały ten dobry rynsztunek, który miałem, ale... Ale za to zarobiłem dużo leveli. Mam 12 level, więc mam w sumie odblokowane 3 sloty na umiejętności. Wszystkie mam pododawane. Jest nieźle. Skradam się, chowam się, rzucam bomby dymne. Jestem skrytobójcą jak trzeba. Pytanie, czy się uda w tym meczu. W opisie macie link oczywiście do G2A, gdzie możecie dostać gry w dobrych cenach. I pamiętajcie, że ta gierka konkretnie jest teraz dostępna za darmo w formie demonstracyjnej, czyli demo na Steamie. Wystarczy wejść, pisać Dark and Darker i już macie. O, lubię ten pokój. On jest w miarę łatwy, bo tu są tylko takie zombiaki. Więc jeżeli nie przyjdą gracze, to sobie to wszystko przeszukam i zabiorę. Co to jest? Nie mogę tego założyć. Dobra, dawać zombie. Come on. Im was więcej, tym lepiej, bo oni po sobie się czasem atakują. Da się to osiągnąć w niektórych warunkach. Więc może... Ja też ich jestem w stanie bić. Całkiem efektywnie. O, to już padasz chyba, co? Dobra. No dawaj, musicie obaj atakować. O, no prawie. Jest git. O, padł. Chyba załatwiłeś swojego kolegę, stary. Jesteś dobrym pomocnikiem. Słyszałem tam jakieś dźwięki. Nie wiem, czy to czwarty zombie wstaje, czy ktoś się tu nie kręci. Jest czwarty. I to już będzie wiadomo. Drobnostka. Raczej. Nie mam żadnych leków, więc muszę coś znaleźć sobie. Tak, gram tak na golaska. Chociaż pieniędzy mi nie brakuje. Ale czasem lubię tak wskoczyć na szybko. Właśnie. Tyk, myk. Dużo tego. Nie powiem. Dobry pieniądz, tego nie otworzę. Mam wyłączoną moją umiejętność, która pozwalałaby mi to otwierać. Ale wyłączyłem ją po prostu. Bo jestem raczej na walkę nastawiony niż na lutowanie. Dobra, jakieś leki mam. To sobie podmienię. Protection też się przyda, wiadomo. Od czasu do czasu, jak będzie jakaś walka, to sobie wypiję. Może się uda. Wezmę, póki nie mam nic innego, ale pewnie to wymienię na coś innego. O ile znajdę coś lepszego. Dobra, muszę iść mniej więcej w tamtą stronę. Tam. Ten mi pokazuje mapa, że za mną jest pole. Więc spoko. Teraz powolutku. Idziemy do przodu. Oj, tu jakieś korytarze. Pozakręcane we wszystkie strony. Więc trzeba będzie uważać na pułapki. Na mapie mam pułapki pozaznaczane oczywiście, ale... O! Dobra, tam jest potek, więc sobie go wezmę. Potek i... A, i tu drugie wyjście jest jeszcze. Jeszcze coś wyciągnąłem. A, Horseman Axe. No dobra. To potiona bym sobie zarzucił tu. O, w taki sposób. Potion, fajna sprawa, chociaż no, wiadomo, to nie jest bardzo mocne. Okej, idziemy tu. O, jest jakiś gracz. Siema. A, machają mi, ale ich jest cała trójka, więc dziękuję raczej. Muszę wywalać i to prędko. Akurat jestem w takim prawie labiryncie, więc jest duża szansa, że ich po prostu zgubię. I tak też spróbujemy zrobić. Uciec, jak tchórze. No ale tak działa łotrzyk, szczególnie jak się gra samemu. O, siema. No i będzie bąka puszczał. No i będzie selato teraz ten bączek. No, trochę odcięty. No co jest? Na szczęście ten drugi teraz nie przejdzie. Tylko uważaj, żeby od pleców mi nie weszli tamci. Będzie okej.
Oj, leci we mnie ten dym. On się przemieszcza jak potwór, czyli przelatuje tylko tam, gdzie da się przelecieć. Nie przelatuje przez ścianę, tylko porusza się korytarzami normalnie, dlatego on tak sobie tutaj płynie, jakby mnie gonił. No nie, puszcza jeszcze jednego, o nie! Dobra, padł. On padł, ale jego dymki nie padły. One będą się utrzymać jeszcze przez jakiś czas. No i słyszę tamtych graczy. Nie jest za dobrze. Trzeba wiać. Trzeba wiać. Żeby przeżyć. No ciężko jest. Na trzech przeciwników. Na łotrzyku. Praktycznie nie do zrobienia. No nie ma co sobie robić nadziei. Dobra, muszę iść tam bardzo dookoła. O, idą. Widzę na mapie przejście. Postaram się z niego skorzystać. O! Jeszcze trochę lutu. O. Hello. Hello, łotrzyk. Też był łotrzyk. Może mnie nie będzie chciał zabijać wtedy. Wątpię, tu ludzie raczej chcą się zabijać. Może będziemy kumple. Może. Chociaż wątpię. Jeron wie. Bo tu ludzie, wiecie, różnie się zachowują, jak to w takich gierkach survivalowych. No musisz do mnie podlecieć trochę, bo inaczej to cię nie walnę. Dobra, załatwiony. Jest git. Trochę obrywam, ale nic wielkiego. Ewentualnie mógłbym bandaż użyć. Tak średnio ufam tej osobie. Średnio, średnio, nie powiem. Ciągnął pochodnie, ja też sobie wezmę pochodnie. Gnojku. Chłop nas próbuje zaatakować. Że on jest w strefie. Wiesz, mam pota takiego. No chłop tam dosłownie będzie ginął. W tej strefie. Wiele będzie mógł zrobić. Chyba nie chcę go zabijać, mój kumpel. Jesteśmy ziomki! Juhu! Jej, mam trzech przyjaciół! Prawdopodobnie. O ile zaraz nas nie zacznie atakować, wiadomo. Wcześniej do nas strzelał z łuku. Parówa jedna. Ale chyba jest spoczko. Chyba jest w porządku. Idziemy przez pułapki. Może i nawet wszyscy trzej przeżyjemy. Pierwsza moja taka interakcja, odkąd gram w tą grę. Znaczy ludzie się mordują wiecznie. Tu się udało, proszę bardzo. Do czasu pewnie. A ja to jakoś tak nie ufam do końca. Ale zobaczymy. Musimy przejść. O, tam jest coś niby, ale lepiej nie. Tutaj musimy iść, panowie. Tędy. Oj, chyba oberwał troszkę. Od pułapki. Tu. Musisz kucać, ziomek, bo cię pociarachają. O nie. Oj, chyba nie rozumiem jeszcze, jak pułapki działają. Te naścienne przynajmniej. No, naziemne to trzeba wdepnąć. Ale naścienne wystarczy, że się przejdzie obok wyprostowanym. O, portal.
Portal tutaj jest. Weź sobie jak chcesz. Oto. O, walka. Tam jest jakaś. A, tylko my tam chyba nie podejdziemy. Dobra, zawinął się. O, tu jest drugi portal. On pewnie ucieknie i zostanę sam. Znając moje szczęście, tak właśnie będzie, że oni zostaną. O, jednak nie. Na razie kumpel ze mną siedzi. Drugi portal znalazł. O! Jej! Kumple na zawsze! Ja! Ale piękny meczyk, ja cię! Pierwszy raz, odkąd gram w tą grę, a gram 2 dni, udało mi się znaleźć przyjaznych ludzi, którzy bez słów dogadali się, żeby przeżyć razem i wyjść jeszcze z meczu. I to cała trójka wyszła, wszyscy przeżyliśmy. Mimo tego, że chłop do nas strzelił i mogliśmy go załatwić bez problemu we dwóch jako łotrzyki, to i tak ziomek przeżył, wyszedł z nami i jest cacy. Naprawdę cacy. Bardzo jestem zadowolony z takiego przebiegu. Spraw. Naprawdę. Dobra, sprzedamy, zobaczymy, co się uda zarobić. Myślę, że całkiem sporo na samych tych świecidełkach zarobię po prostu. Tutaj tylko 4, nie ma źle, mam 11 na razie, nie, 10. Ale tu na kolektorze dużo zarobię. Tak, bo on to wszystko weźmie, tak? Myślę, że tak. Bardzo dużo. Co to jest? O, to jest coś innego jeszcze, okej. Okay. A i srebrne monety. O, 94. No, nice. Czyli setkę już mam na pewno. Bo to była jedna moneta po prostu. Okej, okay, czyli seteczkę mam i trochę srebra. U alchemika mogę sobie kupić dobre potiony, będę miał na następny mecz. One kosztują dużo, ale są warte swojej ceny. No i jak chodzi o ten odcinek, to właściwie będzie tyle. Więc dzięki za oglądanko. Trzymajcie się. Do zobaczyska. Cześć, cześć i pa, pa. O, kupię sobie rondel. Ta physical damage dodatkowy, no. Warto się rozejrzeć czasem za itemami, bo one są losowane tutaj. I czasem się wylosuje coś fajnego u sprzedawcy. Dobra. Melo, melo.